Gaucze jest offline i Gaucze podejrzewam, że nie Tequila będzie. Nie, bo on będzie jechał. Tequila jedzie, Giro też. Nie. Myśl. F1 Polska ma wywalone. Tutaj raczej nikt nie znajdzie się tak szybko, bo ten serwer ledwo żyje. RKFL. Hejki, Żelazny nie, Evo. Nie wiem, czy to Marie. Major gra w Lola. Wszyscy są albo mnie przeszkadzać, albo coś tam. Formula Racing League, cokolwiek. Paleta, Patryk, nie. Andrzej Borowczyk nie ma czasu. Nie. Foxman. Gra w F1. Jak to? Foxman. On może coś jechać równie dobrze. No tak. On chyba w Perelce jedzie. Od 18 minut jest w grze, więc znaczy tak. A Races? No. Nie wiem. Nie, piszę do byle kogo tak naprawdę. Bawię teraz nie pora na obrażenie komentatora. Już idziecie, czy jeszcze nie? Już chwaliśmy. Pojechaliśmy. Ja już jestem na pierwszym kółku. A. No. A zaraz tutaj walczę. No i teraz mam bekę z filmem MMA, to nieważne. To FIA Polska nie pomoże specjalnie. Ale mam rozchminę. Panowie, jak się ktoś rozwali, no nie? To OBS-a po prostu. Łącznie. Ja mam taką rozchminę, że jak ktoś się rozwali, to po prostu szybko odpala streama. Jak nie znajdziemy nikogo. Przynajmniej będzie stream, ale od trzeciego kółka. Nie. Nie mam pomysłu, kogo wziąć, naprawdę. Kurwa. Co ten kurwa jebany Bawet ma odpierdalał? No to Bawet. A uszkodzenia w ogóle są. Co? Czy uszkodzenia są włączone? Tak obiłem się kilka razy o ścianę mocniej i nic. Aha, tak są, bo ja już obiłem się. Pietrek nie zaczyna, dobra. Pietrek, może on będzie mógł streama zrobić. Że Pietrek wycofał się na razie tkwa. Kurwa, rob, ja pierdolę. 1.91, ja pierdolę. No chyba to... Co? No nie wiem, co będzie z Giro tym, bo... Giro mi przeszkodził w okrążeniu. Szalpin. Zgłosisz go. Nawet chociaż... nagrania nie mam tego. Aha, ja pierdolę. No to ja nie wiem. No to przykro, mi nie pomogę.
Dobra, włączę do pitu, zjadę, włączę OBS-a. 1.96 Sovelis. Dalej już takie czasy. Nie no. No to nie mamy nikogo. Nie, ale to Lego Fury z paroma osobami. Kurwa, winny sobie będzie sam Babet. Dzięki, Babet. No winny jest to temu, że mamy dwóch tych. Mamy dwóch streamerów i każdy z nich jest na wakacjach, a ja nie mam gry. Nie mamy nikogo zapasowego, jakiejś rezerwy, cokolwiek. Tak naprawdę. Miał ogarnąć, jak wasz Pixel tylko z samego początku mu pisał, że jego internet jest niestabilny. Niestety Bawet jego poziom czegokolwiek to jest. Ile mi do końca kwali? 12. Dobra, może zdążymy. Czy nawet jak ktoś się ten, jak ktoś się rozwali, to po prostu, żeby zrobił tego streama. Wiecie, o co chodzi. No ta. To mówię, nawet, ja nie wiem, od tego pierwszego kółka było, ale cokolwiek. Bo u mnie jest taki problem, że po prostu w OBS-ie dźwięku czasami nie ma, nie? Nie, Piotrek się nie odzywa, a Babet teraz dołączył do moich negocjacji, geniusz. Piotrek gra w grę. Piotrek zapewne pojedzie, więc... Ja się... Babet, po prostu poziom organizacji ligi to jest komedia. Cokolwiek, żeby się przyzwali. To będzie w stanie to zestreamować. O kurwa, Sovelis wyjechał jeszcze przede mną. Jeszcze wyjdzie, że mi przeszkodzi. O Boże. Alfa się zatrzymała, kurde, w zakręcie. Nie, Shiny jedzie. Ciasno na razie, ciasno jest na torze. Sovelis, wypierdalaj. Tak, żeby ludzie pozjeżdżali na wymianę opon czy coś i walnąć jedno dobre okrążenie i... No jeszcze! Co ty robisz, ty kretynie, pierdolo? Jezu, ten Sovelis jest durny! Ktoś oprócz jeszcze cośkolwiek nie... Oj, druga próba właśnie poszła mi w dupę. Cześć, Piotrek. Sovelisa, kretyna. Ja drugą właśnie zaczynam. Ja tak rozumiem, że ty jedziesz, nie? Czy coś? Tak, komentuję. Dzięki ci, dobry człowieku. Tylko Jezu, kurwa... A dupę jest, nam okrawa. Ratujesz, chłopie. Słuchaj, naprawdę, jednorazowo. Po prostu obaj streamerzy są na wakacjach, a Babet nie ogarnia życia, więc po prostu musieliśmy coś ogarnąć szybko. Wielkie dzięki ci za to. Hejkiego mogliście załatwić. Raczej z Hejkim byście się dogadali. Dobra, stream odpalony. Chodź, na na budkę. Dobra, to, no to lecie na budkę. Mnie. Naprawdę streamuj. A ja sobie... Czaj, jesteś bardzo, naprawdę wielkie dzięki. Ratujesz nam tą wierzchnię, tyle Piotrek. Na pewno cię. Jedna raz potem ci już nie będziemy, przecież cię przenoszę na budkę. Dobra, już lecisz. Znalazł się dobry człowiek. Różowy sektor. Kurwa, Sovelis nie patrzy, debil pierdolony, jak jeździ. Mam nadzieję, że dostał 100 kary, bo po prostu nie daruję mu tego. Różowy sektora 1.10 zrobiłem, co jest? Zbugowany to jest. Dobra. O Jezu, jakie są czasy. Jezu! O, ja chyba przegram ten wyścig. Chyba moja seria właśnie się zakończyła. Chyba moja seria mogła się właśnie zakończyć. Wszedł Rob. Jakie przed pół sekundy zrzucił?
Co za Ferrari? Za mną, kurwa, jedzie. Stream już jest? Chyba. Tam, kurde, mój kolega, który nie ma F1, chciał sobie obejrzeć, nie? No, podeślę. Jeśli już jest... O, jest, jest. To tak jest to dobrze. Co za robadę. Dobra, ja muszę jakiś w końcu czas wykręcić, bo jak... Najpierw, kurwa, przez... szykane i uwalone skrzydła, a potem przez to walista nie wykręciłem czasu. Walista w lusterka nie patrzy. Jezu, 1.88? Co oni kręcą za czasy? Czy to jest szybciej niż tego? Niż realnie pojechali, co jest? Czyż, jaki był ARL czas pole position w Monaco? W tym roku? No w tym roku, no jakoś... 10.3? 10.1? Coś no takiego? Właśnie. To kurde, ja pojechałem ile? 300 od tego czasu ARL, a w ścianę rozwalnąłem. Jezus Maria. Aston Martin chyba się rozwalił na dobre. Dobra, zmieściłem się koło Roba. Na szczęście on mnie przepuścił, miał rozum. Czy jakim ty samochodem jedziesz? Mercedesem. No dobra. Alfa za mną jest niedaleko jakoś. Ja z tobą, ale kurde, gorszego toru się nie dało wybrać. No niestety. To macie łatwiej, bo na kierownicach pewnie jeździcie, nie? Ja tak. Tak, ja no też. Ja na kontrolerze Monaco, o. Na kontrolerze, który się rozłącza do tego jeszcze. A, to ty przerypane masz. O, i walnąłem, o Boże. O, już mam skrzydło do wymiany. 1.90. Czwarte miejsce jak na razie. A mam skrzydło do wymiany ponownie, nie? Świetnie. Nie, jak to wejdzie przede mną, to tego kurwa chujowi kupię, nie daruję. Kurde, life jest, a ja odwaliłem Majanę. To właśnie chyba moja seria zwycięstw dobiega końca. Co, aż tak źle? Wiesz co, no... Jest trzech przede mną nawet i... To już nie zapowiada się dobrze, bo o ile jeszcze w Silverstone mogłem wyprzedzać, czy w Belgii. No. Gdzie jeszcze udawało mi się wygrać. Tak tutaj może być problem z wyprzedzaniem, bo tu nie ma gdzie wyprzedzać i... A jeszcze... Dobra, Sovelis może nie ma lepszego tempa, więc może gdzieś go ogram. Ale nie wiem jak DAM z wyścigowym, nie wiem jak Rob się sprawdzi w wyścigu. Właśnie, ja nie jechałem jeszcze tempem wyścigowym w ogóle na Monaco. To będzie mój pierwszy przejazd Monaco w wyścigu na tym, na F1 2021. Bo w trybie kariery wyrzuciłem Monaco od razu, więc jak nie będzie mi się chciało jeździć. Samochód minimalnie zatankowany jadę. Dobra, kurwa, w końcu coś sugeruje. Raczej swojego podium z tamtego sezonu nie powtórzę dzisiaj. Pinguje tylko everyone, że jest stream. Możesz koledze napisać, że już może sobie obejrzeć streama. To wysłałem już. Dobra. Dobra, po prostu miał się kupić w ogóle F1, nie? Bo ma 2020, uznał, że jakoś wiele zmian nie ma. I że jak już to by kupił tylko po to, żeby ścigać się w lidze jakieś. Wiesz co, są zmiany tutaj. A jeśli chce się w lidze ścigać, to serdecznie tu je zapraszam. Czy mnie wkurza trochę nowy ten system uszkodzeń, że dużo bardziej czuły jest. Zwłaszcza na multiku, jak ludzie wjadą w ciebie, bo na przykład jest desync czy coś i ty dostajesz uszkodzenia. Musi być idealne okrążenie. Ja sobie patrzę tak, żeby sobie miejsce zrobić, ale nie przyblokować innych.
Czemu Pietrek napisał właśnie, że mnie nie słychać? Aj, przesadziłem. To Darkoen, jaki ma Rob czas, że on znowu na pole position jest? 1.8.1. No. Czekajcie, ja się przesłyszałem? Nie, właśnie nie. 1.8.1. 158. Co za typ? Co tu jeździ, jak on przecież... Przecież jak on będzie nową dominacją tej ligi. Jak ja byłem przez te trzy wyścigi, tak on teraz będzie. Co on teraz będzie wygrywał? Muszę jakoś tych ludzi za mną wpuścić. Ojej, jaki uślizg na końcu. Kurde, i to mi może kosztować pozycję. O, dobra, jestem przed Sowelisem jeszcze. No to pyta. Dobra, P3 będzie okej. Okay. Ale i tak 1.8.8 kwale, to... To całkiem nie jest jeszcze takim 1.8.6 ten tyral. 1.8 coś miałem, tam 1.9. Ja mam 1.8.6 na ten tyralu. Trochę słabo teraz, że nawet nie mogę poniżej 1.10 zejść. O no, to już jest koniec okrążenia, bo ja go ścianę zawaliłem. Ale kurde, raz Cassidy ten drugim zepsułem, te dwa ostatnie zakręty. A tak to bym miał 1.8.6 nawet. Tak to bym 1.8.6 miał, albo 1.8.7. Jakoś tak. A ja właśnie wywaliłem ścianę. Celowo czy niecelowo? Backstylowo to powiedział karne. Ścianę, nie? Tak jak Leclerc. Aha. Może mi koło odpadło wcześniej. Bo już przy tym pierwszym uderzeniu. Fuck. No to poza dziesiątki pierwszej startuję sobie. Dobra, koniec kwali, przekracza mnie mety i do widzenia. Zara będę. I dla mnie to już jest koniec kwali i zobaczymy, co jeszcze pokaże Sowelis. Debil pierdolony. Chyba, że on... A nie, on już nie wyjechał na tor. Dobra, no to zajebiście. Chociaż jeszcze... Ja pierdolnie, ten Rob jest naprawdę... Nieźle, co? On ma... on z tego co wiem chyba ma 1.7.9 na ten trialu. Coś koło tego. Ale nie myślałem, że on przełożył to jeszcze na wyścig. Naprawdę nie przypuszczałem, że on może być zdolny do czegoś takiego. Do kibla już nie zdążę pójść. Nie no, muszę. Luz. No może każdy teraz nie rozwali się na pierwszym okrążeniu, jak to wcześniej było. Co? Opony takie same mamy brać, czy? A już w dupie z tym, jedźmy tak. Po prostu to skończmy jak najszybciej. Już nawet na tylko setup sobie weźcie. Właśnie, setup. Uuu.
Tylko nie widzę, na czym oni tam chcą startować. Na czym wy startujecie? Finalnie? Darko i Nasaf? Medy softy mam ustawione. Chyba, tak że mam medy zmienić. Nie musi zmieniać. Aha, nie są tak wszyscy startują. Aha, to głupi jestem. I zjebałem, chyba dostanę karę, bo chyba coś znowu Bawet ustalił. Bez mojej wiedzy. Jak wszyscy startują na softa, to jestem debilem. A nie, dobra. Nie wszyscy. O Boże, haubica, kurwa, mać. Nie przejmuj się nim, on jest głupi. Prawie mnie rozwalił, bo rzuć. O Boże. Naprawdę się nim nie przejmuj. Mi się w ogóle kontroler popsuł, musiałem emulator na szybko włączyć kontrolera od Xboxa, nie? Jadę na innych ustawieniach niż zwykle. Ja nie mogłem wystartować, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że bot się nie rozbije w czasie, jak ja przestawiam sobie force feedback, kurde. Ale nie, chyba żeśmy właśnie złamali regulamin. Także chyba Clover wyciągnie z tego konsekwencje. Ale dobra, to jeśli już, to jestem w stanie przyjąć ten tam punkt karny czy dwa. A w ogóle za co się ten punkt karny miałem? Nie wiem, za co nawet. A kto mówi? Asaf. To za chyba tam niezgłoszenie obecności. A. To całkiem możliwe. Tak, i za to masz punkt karny, ale na tym się skończyło i... Jak na razie nieskazitelnie jedziesz. No zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno będzie burza, ale to już jestem na to przygotowany. Teraz... Aha, i tak kurwa połowa stawki zjecha. Ja pierdo. Nie, no jak połowa? Nie, bo teraz trzy osoby wyjechały jeszcze. Więc wychodzi połowa. O, ja się tego haubicy boję. Ja pamiętam, co on na GP Japonii w tamtym sezonie zrobił. Bój się go, bo on jest jeszcze bardziej niebezpieczny w tym sezonie. Zresztą pamiętam, chyba w innej lidze jak jechałem, to on też jechał, to jak się walczyło z nim, to on potrafił cię wypychać poza tor. O, karna już kara. O nie. No, drugie... Ja mam drugie ostrzeżenie. O nie! Zrobiłem najgorsze, co mogłem zrobić. Właśnie się uszkodziłem. Jest! A pierdole, nie! No dobra, teraz już... Nie będę podejmował w tym kroku działań, bo już... I tak gówno, kurwa... Tak kurwa gówno burza wywołana, więc... Chcę przestawić w kontrolerze, mnie tak to denerwuje. Po prostu wywalę chyba całe. Kurwa gówno burza jest wywołana, więc już... Nawet... Ale żebym zjebał, kurwa. Jeszcze bym się... Oha, fajna gra. Zjadę na 10 okrążeniu po softy. Może sobie overcutować trochę, ale to mi na pewno nie wyjdzie. Dałem, wygra. Ja muszę zawalczyć się o miejsce na podium. Ale mnie ten Cardi tu denerwuje. No, wyprzedzić go nie idzie, a jedzie strasznie wolno w tym Ferrari, a na softach jest. Nie wiem, czy było w ogóle dobrym pomysłem, kurwa, wstawić Monaco do kalendarza. Mam być szczery? Nie, to nie był dobry pomysł. Dobra, dziękuję za szczerość. Ja też uważam, że nie był to dobry pomysł. To jest strasznie subiektywna opinia, czy tam obiektywna, nie pamiętam, czy w tą szło, ale po prostu ja nienawidzę na przykład Monaco. Wiesz co, a to już niezależnie od tego, czy ktoś je lubi, czy nie lubi. Zawsze jest po prostu rozpierdziel. To
Zawsze można tu rozjebać. Mam nadzieję, że ten Cardi ma trochę mózgu. A jeszcze przy tym, że tutaj no... Dobra, nie oszukujmy się, jeżdżą nieraz cymbały, to... Mordo, dlaczego ty to próbujesz bronić? To było najgorsze, co mogliśmy zrobić. Dobra, puścimy. Niebieska flaga. Cardi za mną jedzie strasznie blisko. Ja mam niebieską flagę, dobra, no, o co chodzi? Nie odpuszczę, no nie ma takiej opcji. Widzę, uszkodzony, ale nie odpuszczę, ni hu. No otrzymałem pozycję startu, tylko że ja jestem uszkodzony, więc jestem w czarnej dupie. No ja startowałem który? 13, 14, jestem czwarty, jadę bez uszkodzeń. A piąty jesteś. Nie, czwarty. Nie, jak bo Cardi ma lagi straszne, wiesz? Aha, bo Cardi jest trzeci teraz. A on jest za mną na torze. Aha, no dobra, no to coś jest w takim razie nie tak u ciebie. Nie, on ma lagi po prostu. Znaczy on ma X-a bo... w ogóle w wyniku, nie wiem o co chodzi z tym. No to nie, to u ciebie, bo ja u mnie nie ma X-a. A. Więc coś jest nie tak u ciebie. X-a w sensie, że nad tym nickiem, nad samochodem, nie w tabeli. Też strasznie to nad samochodem właśnie, nad samochodem tak mówię. Tak jakby podjechał. Aha, on właśnie zjechał. Czyli on undercuta robi. Kto? Cardi chce zrobić undercuta. The fuck? O, ja pierdziu, to było na... Jezu! Chyba uszkodziłem drugą stronę. Albo i nie. Albo mi się teraz spartnęło. Też na undercut. Nie, bolid jest jeszcze bardziej... Nie, uszkodziłem. Bolid jest jeszcze bardziej podsterowny niż był. Ale dobra, jeśli ja i Darkoven mielibyśmy dostać karę, to już chuj, przyjmę tą karę na klatę. Za zmianę opon? Za niewłaściwe opony, jeśli takie coś było. No to też przyjmę karę. Mogło tak być, ale... A ty startowałeś z pierwszej dziesiątki? A nie, jest. A no właśnie, jest. No i dobra. Pierwszej dziesiątki. Druga dziesiątka ma możliwość doboru opon. Czy nie, myślałem, że o to chodzi, że wiesz, że jak restart wyścigu, że trzeba mieć te same, o to mi chodziło. Nie, to tylko pierwsze dziesiątki się dotyczy. Jeśli przy pierwszej dziesiątce tak było... Znaczy to wiadomo, bo na tych, na których kwali robiliście, nie? No to powinniśmy wziąć softy, ale dobra. Uj, przyjmę karę, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, Pogodzę się z tym, że będę miał kilka punktów karnych i tyle. O, haubicę dogagam. Haubica zwolnił strasznie, nie wiem, czy uszkodzeń nie ma. O, do pita zjechał. Się uszkodził, chłop. Albo nie, on już ma strategię może. Nie, on tak zwolnił nagle, bo miałem 3 sekundy do niego i na jednym okrążeniu półtorej stracił. Nie sądzę. Ja na pewno muszę, kurde... Aha, już mam pomarańczowy trójkąt, więc już jest źle. Ej, 13 okrążeń pociągną mi świeże softy? Nie wiem. Dobra, zaryzykuję. Ja sobie podziel na połowę mniej więcej, tak jakby. Nie, całe skrzydło. Ja tak robię strategię, że jak jadę na softach na przykład 8. Ja mam na lekko rzut, to całe skrzydło, ja muszę zjechać. Razy dwa se po prostu mnożę, ile na medach przejadę i zwykle działa. Jak oni tu kary dostają? Jak to się dzieje? Nie pytaj. Cardiego bym chciał gonić. Da się, bez problemu. Ale to nie jest tak, że swimming poola ściąłem chamsko na drugim okrążeniu, bo bym spina walnął. Cardi ma 16 sekund, także na pewno mi wyprzedzi. Ale Karnuszowi już to nie ujdzie. AM co odwala, nie? Pierwszy na 20 sekund? Kurna. Najszybsze okrążenie. Wiesz co, on właśnie ma fajne tempo. Wiesz co, jak będziesz za mną, to nawet z tobą walczyć nie będę, tylko cię puszczę po prostu chyba. Bo i tak nie ma sensu cię wstrzymywać, bo to ja... Wiesz co, to ja raz, że ci zrobię po prostu undercuta w boksie. Bo ja cię po prostu w boksie wyprzedzę. No, gorzej tutaj od Cardim, bo Cardi może być przede mną. Minimum. Na time trialach, to wiesz. Nie, chyba, że do niego podjadę na te 3 sekundy. O, właśnie, ja nie muszę go wyprzedzać. Muszę uważać na swoje opony.
Może over. Aha, o Jezu, paliwa może mi nie starczyć chyba. A ile dolałeś? Znaczy no, zalałem normalnie, ale... Kurde, już plus 1,4 tylko. O ja pierdziu. To mi może nie starczyć. Ty, a ja oszczędzałem paliwo, tak cię zorientowałem. Plus 2 było przez... 8... Ja nie, plus 2 se dolewałem paliwa, co nie? Mam plus 4 teraz. Jakimś cudem. Jakim cudem? Ja mam plus 1... Ja mam plus 1,5, ale dobra, gdzie może... Ja short nie, mogę dociągnąć. Mogę dociągnąć. Dobra, mogę dociągnąć na tym. A ja chcę dłużej na medach pojechać na softy zjać i spróbować po fastest lapa. Ja muszę gonić tylko Cardiego, ale jeszcze pewnie mi się oberwie za ten, za tą strategię. A Venus w ogóle jedzie w końcu? Venus się zdecydował w końcu. Venus się zdecydował, znaczy, buntował się też, okolicy... denerwował się, ale się zdecydował, Szwart właśnie się rozwalił, nice. No powiem tyle, on w takiej okolicy mieszka, bo ja mieszkam pod Warszawą, on w Wawie mieszka, nie? On w nieciekawej dzielnicy Wawy mieszka w ogóle. Więc to znaczy? Się nie dziwię, że wolał wcześniej być niż tak bardziej w nocy z tym psem. I trzyma tempo. 7,5 sekundy, jeszcze 4,5 mi brakuje, żeby być przed nim. Ale DAM wygra. Chyba, że cię rozwali jeszcze. Nie, to jest... Co to jest? Ty to Alpina, więc on może być on. Nie, w boksie, z boksie, dobra, to była druga. A, boks, to nie, to ten drugi, Giro. Ale zobacz, tego wszystkiego ej, kurde, się okazało, że więcej osób jest. Mam 1,32, więc... to może mi nie styknąć to paliwo. Czyli 6-0 miałeś do mnie. Zobaczę ile do ciebie tracę na okrążeniu, jak ty na 28, softach... Boże. Ale dobra, muszę jeszcze naprawdę przejechać dużo na, tym, na tych softach. I liczę na jakiegoś safety cara, bo... sytuacja z paliwem robi się też dość niedobra. Muszę zaraz trochę odpuścić. A, inżynier dopiero mi teraz powiedział, że jestem na P2. To opóźnienie nie było. Mam plus niecałe 1,3. Też na 10 okrążeń musi mi wystarczyć. Ty no, ogółem ten chłop z McLarena ode mnie patrzy już czwarty raz zjeżdża do boksu. Co drugie okrążenie mam wiadomość o tym, że on do boksu zjeżdża. Może tak się rozwala. Może Monaco to nie jego tor. O Boże, o Boże. Prawie Schumachera zrobiłem w przedostatnim zakręcie. O, Cardi właśnie kończy swój wyścig, nie? Co? Co zrobił? Pojęcia nie mam, co zrobił, ale właśnie się rozwalił, patrzę. O. No to... przyjacielu, jadę po ciebie. U mnie Cardi był na P5 cały czas, nie? A u mnie był na P3 i właśnie teraz ja jestem P3 i gonię ciebie. Jeszcze pamiętaj, musisz do boksu zjechać. Ale uczciwie go na to, że na przykład u siebie wyprzedziłem, nie? Jak jeszcze normalnie jechał, potem bot. Tak jakby bot przejął, zaczął tak wolno jeździć strasznie. Ale jutro muszę mieć tutaj dużo szczęścia. Jutro? Jutro, bo ja jutro mam eliminację F4 do sola. Ja mam eliminację F4 w solu. Ten 2. No jeszcze ile? 8 kółek. Nie, 9. Trzeba mam dopiero strategię na 13 jechać, nie? Ja zjechałem już znacznie wcześniej. Ja zjechałem już na 10. Nawet na, nie, nawet na 9 okrążeniu. Znaczy ja na medach jadę, nie? Ja też jechałem na początku na medach, ale ja mogę za to jeszcze wyrwać karę, ja byłem uszkodzony. Czy ja cały czas zielone sektory nawalam, nie? Ja muszę wybębnić sobie taką przewagę, żeby nawet 10 sekund karmi nie zagrażało mojej pozycji na podium. Chociaż nie będzie zagrażać, bo to jeszcze musi zjechać do boks, chociaż nie, jak dostanę dyskwalifikację, to wtedy będzie gówno. No, ale DAM mnie zaskoczył. O Boże, to już mnie dogoniłeś. Dobry.
A jedź tam pan. A dzięki. Już nie mam co nawet wstrzymywać ciebie. Czy w nagrodę free DRS dostanę? Sobie na haubicy trochę dystansu zrobię, bo z tobą to nie mam co rywalizować, bo jeszcze na pita zjeżdżam, nie? Te opony już tak rzucają mocno. A jeszcze 8 kółek i mam plus 1, 12. Dobra, może dociągnie. Może dociągnę na tym paliwie. Opony nie muszę się martwić, no bo opony mam, dobra, 22%, więc opony spokojnie mi dociągną. A DAM ma po prostu fenomenalne tempo. Naprawdę go powiedziałem, 20 sekund na 20 sekund mi uciekł. Chłop jest całkiem niezły. Haubica ma jeszcze jeden pit stop, czy nie? Inżynier mi chyba powie, nie? Old mediums. Ty, haubica ma jeszcze jeden pit stop, bo on tak samo jak ja jedzie. Że on jest na medach od startu. A, czyli jeszcze on? To nie wiem, co to będzie. Nie wiem, co to będzie. Się rozwalił Mercedes i McLaren. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego safety car. Też mam taką nadzieję, bo ja już nie chcę zjeżdżać. Chcę po prostu tak odojechać, żeby na ewentualną karę się przygotować, bo o ciebie nie muszę się martwić, żeby właśnie zjechać do boksu. Właśnie to robię. A nad tamtymi trzeba 15 sekund przewagi. Co mój kolega z zespołu właśnie zrobił? A, 4 na 7 kółek jeszcze. Zjechał za mną, double stackował, no sorry, to już nie moja wina. A on jest dublowany i tak, więc jemu to wszystko jedno, podejrzewam. Ty no, haubica jeszcze jedno okrążenie, co on próbuje overcuta na mnie zrobić? Chyba chce overcuta zrobić, ale mu to nie wyjdzie. Ale skurna, gdzie 10 sekund za mną jest? Ciśnij na tych softach teraz, ciśnij. Ja nie oddam tego P3 tak łatwo jemu. Ten wyścig będzie normalnie się liczył do punktów, nie? Będzie. No i super. To mnie nie było ile na 3 wyścigach, a mam szansę jeszcze być tam w czołówce mniej więcej w top 6-5. Dobra, muszę oszczędzać paliwo. Ile go mam? Już poniżej krążenia. A jeszcze muszę 6 kółek na tym dojechać. Właśnie Filuś chyba się rozwalił. Dobrze widzę. 10 osób zostało. Każdy w punktach. Wiesz co, ja nie wiem, co ja z tym wyścigiem zrobię. Ja chyba wpiszę go w punkty. Albo ewentualnie połowa punktów będzie. Albo po prostu tak jak stary system, top 6 dostaje punkty jedynie i tyle. Nie no, to niesprawiedliwe. Chociaż to niesprawiedliwe. Ci co dojechali powinni dostać. Dobra, tak zrobię chyba. Dobra, szczególnie zbuntowały się 3 osoby przeciwko całemu temu restartowi. Ale dobra, to już naprawdę ich... Highlights z tego wyścigu będą ciekawie wyglądać. Karno już podejrzewam i tak spierdoli stąd, więc nie szkoda mi go nawet. Znaczy, jaki Karno już? Cardi. A co, Cardi się zbuntował? Cardi podejrzewam wyjdzie, bo on już na Silverstone... o werdykt się pruł, że dostał 2 punkty karne za coś, czego był winny. Za coś za to był winny. Ja hotlapy walę, 1-10 teraz. Czy ja jest... O nie. 1-10 ile? 1-10-3. Czy tam 4. Nie zobaczyłem, ale nie był to najszybszy. O kurde, teraz była chwila grozu u mnie. Dlaczego? Bo prawie w ścianie wylądowałem. Nie tylko u ciebie, mój kontroler się odłączył na pół sekundy i wiesz, że tak jakby ostatni input został zapamiętany, który był skrętem w prawo i prawie w bandę wjechał. Co ja haubica robi? Zdecydowałem, że prawie w bandę wjechałem.
ciśnie Asaf po to podium. Nie, on musi zjechać, bo DSQ dostanie. A czemu musi zjechać? Dokładnie! Chyba, że on na pierwszym okrążeniu zjechał. A? On mógł na pierwszym zjechać. Czy nie zjechał w końcu? Nie mam pojęcia. No właśnie. Nie, bo on na drugim był przede mną. No to jeszcze trzeba by było sprawdzić dyrektora wyścigu. Sprawdzam. Oj, zaczyna do mnie zyskiwać, ja muszę przyciknąć. O haubi... O Jezu, haubica zjechał. Kurwa jak? Kiedy właśnie haubica nie zjechał. Zjechał! Na softach nie zje... Aha! No to kurde, to nie, jedziesz po to, bo on na softach musiał startować. Bo ja się boję jednego, że ja cały czas tam... się cały czas boję tej kary, że mogę dostać. Zerkowen też. Znaczy ja mogę się jeszcze, wiesz, odwołać tym, że zjechałem na drugim okrążeniu. Ja zjechałem też przed wcześniej. Może mi to Clover uzna za, wiesz, odbycie kary. Jeszcze wiesz co, a mi może uznać za odbębnienie wymiany skrzydła? Dobra, trajhard leci. Dobra, muszę trzymać to 15 sekund. Muszę 3 kółka na utrzymanie tego. Ja mam 2 warny, więc nie chcę dostać też kary. W ogóle po wyścigu sprawdzę, czy ten... czy... O nie, jak SC... Kardi wyszedł, bo aż jestem... Aż jestem ciekawy. Nie, nie będzie SC na przekrążenia przed końcem. Nie będzie. Nie będzie. To mógłby jedynie wirtualny być, ale nie będzie. Ale zaczynam się zużywać już moje softy. Już je, najwięcej ma 50% jedna ponka, więc... Mi kontroler znowu się wyłączył, już nie mam szans. Jak ten haubica takie tempo trzyma, ja się pytam. On jest dobry na Monaco. Widać, kurde, ja na softach nowych może maksymalnie dwie... dziesiąte nadrabiałem. No to nie Asaf, nie będziesz, to haubica w takim razie będzie na podium. Kurwa. Dobra, ja na innych wyścigach się odgryzę, no. Czy Monaco jest moim najsłabszym torem? Monaco akurat rzeczywiście... porypane jest. Więc same to, że dojechałem. Ej, to, ja sam osobiście lubię Monaco, ale ogólnie jest porypanym torem Monaco. Ja unikam jak tylko mogę. Sam osobiście lubię Monaco. Nawet bardzo lubię Monaco. Ale to, na co najbardziej czekam, to jest Baku. Nie wiem, czy Baku jest w tym kalendarzu, ale chyba jest. A co jest... No nie! O nie! Kontroler mi się rozłączył. Ja pierdziu! Cholerny opon! Fuck. Jaja se robicie za mnie. Słuchaj, będziemy sklasyfikowani, mamy 90%. Nie wierzę. Słuchaj, ale na twoje szczęście będzie sklasyfikowany. No ale kurna, no P4 miałem. Ja miałem P2, też? Chłopie! A ty... Tak, opona! Straciłem kompletnie gripa. Ale dobra, sklasyfikowani będziemy. Na ostatnim okrążeniu po prostu. Nie. Nie wierzę w siebie. Nie wierzę, no kurna. Dobra, Giro mnie wyprzedzi, będę 9. Będziesz sklasyfikowany, to ja już zadbam. Bo rozwaliliśmy się 90. Mieliśmy 90% przejechane. Już nie, ja będę nawet wyżej. Ja będę 6. 6 jesteś. Ja Ferrarkes i Gira zdublowałem. Ale nie. A nie, spadłeś teraz. Kurczę. A kurde.
A ten haubica, jakim cudem on jedzie tak po tym torze? Jezu, ile dojechało? Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hej, Kulwajk. Słuchaj, nic mi nie mówi. Ty na ostatnim okrążeniu? Ty na ostatnim okrążeniu? Przed ostatnim, ale sklasyfikowany, w tym mam 90% zaliczone. A obydwaj padliśmy. A sap też. Kontroler mi się a jak ty się rozwaliłeś, Kulwajk? Straciłem przyczepność. Który zakręt? Przed szykaną basenową. A, do... Ten durnowaty taki. No to ja się rozwaliłem na tym... Dobra, DAM już idzie na konferencję. A jak się nazywa ten najwolniejszy zakręt? Zresztą nieważne. Dobra, to ja spadam. Siemanko. Thank you.